Jesteśmy na trzecim Rajdozłazie, imprezie organizowanej przez Automobil Klub Lubelski w naszym powiecie. Jest to legendarna impreza. Odnaleziono informację, że taki rajd odbywał się kiedyś na terenie powiatu lubartowskiego. Kanał US jeszcze nie ma, więc będę miał ekskluzywny materiał. Na starcie oprócz motocykli pojawiły się też samochody, m.in. ikony polskiej motoryzacji. Ale nie tylko, jest też ten piękny Jaguar. Zabytkowe Volvo. I radziecka myśl techniczna. I kandydat na radnego jedzie swoim Volksdeutschem. Przodem pod samochodem. To znaczy to bardziej na imprezę. Dzień dobry, bloger lubartowski. To prawdziwy rarytas Skoda S100. Dziś już naprawdę bardzo rzadko spotykana, a jeżeli już, to nie w takim stanie. Piękna jest naprawdę. W razie czego jest i karetka. I holownik. I BMW z silnikiem typu Boxer. Ciało pokryte bliznami. Widać, że wiele przeszedł w swoim ciekawym życiu. Rozmawiam z komandorem rajdu, panem Robertem Piętką. Opowiadał mi pan o ciekawej historii tego rajdu, Rajdozłazu. Może pan widzom bloga przytoczyć tą interesującą opowieść. Jaka jest historia tego rajdu? Dlaczego on się odbywa i dlaczego? Historia rajdu jest taka, że na takim wszystkim targu pod Kozłówką, znaczy przy pałacu w Kozłówce, znaleźliśmy tabliczkę z lubartowskiego rajdozłazu, który odbył się w 1978 roku, dokładnie 18 października. I zainspirowani tą tabliczką, nie wiedzieliśmy w ogóle, że taki rajd miał kiedyś miejsce, postanowiliśmy reaktywować ten rajd.
I to już jest która? To już jest trzecia edycja. 3 lata temu zrobiliśmy pierwszą taką edycję. Wtedy wystartowało 30 załóg, później było około 60. W tej chwili trwają zapisy. Widzę, że już koledzy wydają 37 numerek, także liczymy na około 50-60 załóg. Czyli jest rozwój imprezy? Tak, taka tradycyjna nasza lokalna impreza na zakończenie sezonu. A dlaczego tutaj, a nie przy Pałacu Sągórzków? Może tam byłoby więcej ludzi, którzy podziwiają te wspaniałe maszyny? Nie no, tam zakończymy nasz rajd. Tutaj zawsze tradycyjnie spotykaliśmy się z motocyklistami przed wyjazdem na piknik kapucyński czy na jakieś inne rajdy i tradycyjnie już to miejsce przypadło nam do gustu. Jesteśmy jako tutaj miejsce spotkań. Mile widziani jako miejsce startu. Dobrze, na którą godzinę w takim razie możemy zaprosić mieszkańców Lubartowa, żeby sobie mogli popodziwiać te samochody i motocykle pod Pałacem Sągórzków? Na godzinę 12 będziemy już pod pałacem zjeżdżali się. Tam będziemy chwilę sobie piknikowali, jakiś ciepły posiłek, bo pogoda nie pada, ale troszeczkę rześka, że tak powiem, w tym roku. Wypijemy tam sobie kawkę, porozmawiamy, spotkamy się. Jaka jest długość trasy, którą dzisiaj mają do pokonania? Do przejechania zawodnicy mają 48 km. Mają na swojej trasie 12 punktów, które muszą odwiedzić, odnaleźć na trasie, wpisać do karty drogowej i trafić pod Pałac Sągórzków. Widziałem, że w razie czego jest holownik, jakby któryś za nie mógł pojazd, tak? Dlatego, że jest to raj do złas, dopuszczamy wszelkie samochody. A przy okazji, że przyjechał kolega holownikiem, gdyby komuś nie dopisało szczęście, to mamy też od razu swój holownik. Na które maszyny zwróciłby Pan szczególną uwagę oglądającym, żeby mogli poczuć, które samochody są prawdziwymi perełkami motoryzacyjnymi? Wszystkie te motocykle i samochody są dla swoich użytkowników perełkami, są jedyne w swoim rodzaju. Mnie osobiście bardzo podoba się tutaj WFM-ka, taka wiśniowa z 1961 roku. Debiutuje dzisiaj u nas też Volvo P70, gdzie załoga jest też przepięknie ubrana w stroje do epoki. Dziękuję za rozmowę i widzimy się pod Pałacem Sągórzków. Kłaniam się, do zobaczenia pod pałacem. To jest właśnie ta WFM-ka, o której mówił pan komandor. I piękne Volvo. Do zobaczenia pod pałacem. Wszystkich zapraszamy.